Witajcie, zapraszam Was serdecznie na pierwsze spotkanie z akwarelą, na którym omówię materiały, które niezbędne są do tego, aby zacząć malować. Materiały, jakie są niezbędne do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z malarstwem akwarelowym, są to papiery, które są przygotowane specjalnie pod tą technikę, dedykowane tej technice. Są to farby. Pędzle. Paleta, na której będziemy mieszać kolory. Jakiś pojemnik, w którym będziemy z wodą, w którym będziemy czyścić pędzle brudne. Oczywiście też pojemnik, w którym będzie czysta woda. Szmatki. Taśma papierowa. I jakaś podkładka. Ja mam piankę architektoniczną, ale może być to równie dobrze tektura, bądź też jakaś drewniana podkładka. Ważne, żeby to było proste. I to wszystko, jeżeli chodzi o materiały, które są niezbędne do tego, aby zacząć pracę z akwarelą. Papiery, jakie używamy do tej techniki, są dedykowane specjalnie dla akwareli. Są najczęściej opisane. Tak, watercolor paper. Dzięki temu łatwiej jest się poruszać w przestrzeni papierów i bloków, które znajdują się w sklepach plastycznych. Dostępne są te papiery, tak jak już przed chwilą wspomniałam, w blokach, ale też można kupić w pojedynczych arkuszach, o wiele większych. Co do samego papieru. Papier powstaje z pulpy komponowanej z włókien celulozowych oraz wody. Wyróżniamy dwa rodzaje włókien, drzewne i bawełniane. Drzewne są krótkie, białe, ale starzeją się pod wpływem kwasu i światła i są tanie. Natomiast włókna bawełniane są długie, mniej białe, ale za to są wytrzymałe i drogie. Konkluzja jest taka, im większa zawartość bawełny, tym lepsza trwałość papieru, mniej wypaczeń, odporność na machacenie i lepsza absorpcja wody, co przy tej technice jest kluczowe. Papiery akwarelowe możemy podzielić ze względu na fakturę. Mamy fakturę satynową. Ona jest oznaczana jako hot pressed. Ta faktura satynowa oznacza tyle, że nasz papier jest bardzo, bardzo gładki. Tak? Mam nadzieję, że to u Was widać, że jest gładziutki. On świetnie nadaje się do malowania detali, do akwareli botanicznej, wszędzie tam, gdzie chcemy precyzyjnie, bardzo precyzyjnie malować, cyzelować nasze ruchy. Jest to też bardzo fajny papier, tutaj z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o późniejszą obróbkę. Ja skanuję swoje prace, a następnie przerabiam je w programie do edycji zdjęć. W związku z czym nie mam tutaj problemu z fakturą, która pojawia się przy pozostałych typach papieru do akwareli. Wracając do faktury, mamy również papiery o fakturze drobnoziarnistej. Mam nadzieję, że tutaj ładnie widać. One są prasowane już na zimno. Tutaj jest, mamy informację, cold pressed. Jak również mamy papiery gruboziarniste, gdzie ta faktura już jest taka bardzo, bardzo mocno widoczna. To, co jest ważne i na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wybór papieru do akwareli, to jest gramatura. Generalnie polecam, aby kupować papiery, które mają gramaturę od 250 wzwyż. I mamy tutaj, o,
Tutaj mamy to oznaczenie 300 gram na metr kwadratowy. To jest. O, tutaj mamy tę informację. To, na co zwracamy jeszcze uwagę, to fajnie jest, jeżeli mamy informację, że papier jest acid free. Co to oznacza? To oznacza tyle, że nasz papier nie będzie żółknął, nie będzie zmieniał koloru z czasem. I w związku z czym nasze prace dłużej będą pozostaną w takiej formie, w jakiej je pierwotnie namalowaliśmy. Farby dostępne w sklepach plastycznych są na przykład w takich zestawach. Zestawy oczywiście są z różną liczbą kostek, z różnymi kolorami. Można kupić takie kostki. O, wyjmę, czy nie wyjmę? Nie wyjmę. O, wyjęłam. Można kupić takie pojedyncze kolory. Dostępne są farby w płynie. Farby akwarelowe. Nie wiem, czy widać. O. W tubkach. Oraz w kredkach. Na sam początek polecałabym, żeby kupić zestaw kolorów gotowy i na nim nauczyć się łączenia kolorów, tworzenia palety, z której będzie się korzystać w późniejszych swoich pracach. Niezwykle ważnym elementem, na którym nie należy oszczędzać, to są pędzle. Nie służą tylko do nanoszenia farby, ale też do wielu zabiegów, jak rozjaśnianie czy rozprowadzanie farby, wtapianie. Efekty zależą nie tylko od typu i wielkości pędzla, ale też od sposobu trzymania, prowadzenia czy stopnia nacisku. Mamy pędzle okrągłe, takie płaskie, ostro zakończone, zaokrąglone. Najlepsze są pędzle okrągłe. Tutaj o, okrągłe o elastycznym włosiu, układającym się w jednym kierunku i ostrym zakończeniu. Najczęściej stosowane są pędzle z wydry, sobola, tchórza albo wiewiórki. Na szczęście są one do zastąpienia pędzlami syntetycznymi. Tak więc spokojnie, jeżeli ktoś nie ma ochoty korzystać z naturalnych pędzli, może malować syntetycznymi, nimi też się da. Na początek proponowałabym kupić kilka wielkości pędzli, na przykład jeden pędzel o wielkości, o numerze 18, jedną dziewiątkę, jedną taką cieniutką jedynkę albo dwójkę, o, taki cieniutki pędzelek. Na pewno szeroki pędzel, który nam się przyda do rozprowadzania farby do techniki mokre na mokre. Tak. I co jeszcze? Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że na rynku ostatnio zauważyłam, że dostępne są pędzelki o takie z zbiorniczkiem. W ten zbiorniczek można wlać farbę w płynie i wtedy lekko naciskając na ten zbiorniczek, wypływa tędy farba i możemy malować. Te pędzelki są dostępne w różnych wielkościach, jest S-ka, M-ka i L-ka. Podejrzewam, że można też rozrobić farbę, która jest w tubce,
Można ją rozrobić z wodą i taką mieszankę też tutaj wlać. No to już, jeżeli ktoś chce poeksperymentować z takimi pędzlami, to bardzo proszę, są dostępne na rynku, więc można. To, co ważne jeszcze jest, żeby wspomnieć, jeżeli chodzi o pędzle, to ich konserwacja i mycie. Myjemy pędzle pod letnią wodą, a następnie po umyciu kształtujemy szczecinę pędzla i pozostawiamy do wyschnięcia. Jeżeli pędzel zachowuje swój kształt, czyli układa się w szpic, nie rozchodzi się, to znaczy, że pędzel nadal jest spokojnie dobry do użytku ponownego, nie jest zepsuty. To, co jeszcze jest istotne, nie używamy tych pędzli do żadnych innych technik malarskich, do żadnych akryli, do żadnego malarstwa olejnego, ponieważ po takim mezaliansie te pędzle już nie będą się nam niestety nadawać do malowania farbami akwarelowymi. Ja dodatkowo jeszcze używam pędzli, takich najtańszych pędzli do malowania szczeciniaków tak zwanych. One są używane właśnie w technikach akrylowych i olejnych. Ja je używam do różnych technik zabaw z fakturą, ale to jeszcze o tym będę mówiła w późniejszych tutorialach. Podsumowując, papier, który należy kupić, powinien być przeznaczony do malarstwa akwarelowego o gramaturze powyżej 250-300. Pędzle mogą być naturalne albo syntetyczne. Warto mieć kilka wielkości, mogą być okrągłe, mogą być płaskie. Dobrze by mieć kilka różnych. Jeżeli chodzi o farby, to polecam na początek gotowy zestaw w kostkach, który nie zawiera niezbędne kolory. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na kolejnych warsztatach przechodzimy już do działania, będziemy malować. Serdecznie zapraszam Was na kursy stacjonarne z akwareli w Warszawie oraz plenery akwarelowe. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.sztukarnia.pl.